Szanowni Państwo, dzień dobry. Mam odpowiedzieć na bardzo ciekawe pytanie, czym jest dziennikarstwo? Odpowiedź będzie troszkę dłuższa niż się Państwu wydaje, dlatego że mam wrażenie, że pytając ludzi, czym jest dziennikarstwo, trzeba by także zapytać, czym jest ludzka natura. Otóż spójrzmy na to w ten sposób. Czy dziennikarstwo powstało wraz z wydrukowaniem pierwszej gazety? Można w ten sposób to interpretować? Ale niekoniecznie tak. No bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład malowidła skalne z epoki kamienia, to zastanówmy się. Mamy sytuację, w której musimy oszczędzać własną energię. Możemy w każdej chwili narazić swoje życie lub zdrowie. Musimy polować w bardzo ciężkich warunkach na jedzenie, zdobywać to jedzenie, przetrwać. A pomimo tego powstawały, pomimo takiej sytuacji powstawały skalne malowidła. Dlatego, że w ludzkiej naturze leży opisywanie świata, informowanie o nim. To, co znajdujemy, właśnie te malowidła skalne, to jest świadectwo tego, że nie ograniczano się tylko i wyłącznie do polowania egzystencji i życia. Chciano zrobić coś więcej. Przenieśmy się na chwilę do czasów starożytnych. Anabasis Xenofonta. To jest w zasadzie reportaż wojenny. Mamy opisy podróży do Persji. Anabasis tak naprawdę zawiera wszystko to, co zawierają współczesne reportaże wojenne. Więc kiedy możemy mówić o początkach dziennikarstwa, a kiedy możemy mówić o czym? O po prostu ludzkiej naturze, informowania o tym, co dzieje się wokoło, czy działo się wcześniej. I zobaczmy, że problemy dawnego świata nie zniknęły, bo one leżą w ludzkiej naturze. Otóż kronikarze, z których dzieł uczymy się historii, mieli swoich patronów, którzy płacili im za pisanie. I teraz w sytuacji, kiedy czytamy te kroniki, to widzimy, że autor lubi jednego króla albo jedną z postaci historycznych, bardzo często związanych z tym patronem, nieprzypadkowo, a innego obsmarowywuje od góry do dołu. To zjawisko jest także obecne, a nawet można powiedzieć bardzo obecne we współczesnych mediach. Ale to nie jest tak, że ono powstało wraz, nie wiem, z nastaniem internetu, mediów elektronicznych, nie. To leży po prostu, szanowni Państwo, w ludzkiej naturze. Reportaże wojenne nie nastały wraz z pierwszą wojną światową czy drugą wojną światową. Literatura wojenna, wspomnienia wojenne, dzieła dotyczące wojny związane z reportażem wojennym wiążą się z historią ludzkości tak, jak te wojny miały miejsce jeszcze dużo, dużo wcześniej. Natura ludzka jest tak skonstruowana, tak jak wspominałem, żeby informować. Są jednostki, które chcą opisywać świat, informować. I te jednostki zawsze były w historii. Oczywiście zmieniły się instrumenty i zmieniła się skala. I o takim profesjonalnym dziennikarstwie mówimy już w sytuacji, kiedy zmieniły się te instrumenty i te instrumenty zaczęły być wykorzystywane właśnie jako, można powiedzieć, pewien kręgosłup dziennikarstwa. Czyli po pierwsze gazeta, która zmieniła bardzo wiele. I proszę zauważyć, że dzisiejsza gazeta, czyli to, co kupujemy w kiosku, zupełnie inaczej była traktowana i odbierana na przykład w pierwszej połowie XX wieku, czy jeszcze na początku drugiej połowy XX wieku. Jeżeli Państwo porozmawiają ze swoimi dziadkami, to oni kupowali gazetę, na przykład wydanie poranne i wydanie wieczorne. Tak jak Państwo dzisiaj włączają telewizję i mają program, który się wyświetla rano, jest wydaniem porannym i słuchają tam informacji, ale wieczorem, prawda, są wiadomości czy inna formuła wiadomości. Kiedyś w ten sposób funkcjonowały gazety. Były wydania kilka razy dziennie. Pojawiło się radio, które zrewolucjonizowało w zasadzie podejście do mediów i też podejście do polityki. Jeżeli przeanalizujemy sobie dyktatury, autorytaryzmy pierwszej połowy XX wieku, no to radio jest nośnikiem, które jest wykorzystywane w kampaniach politycznych bardzo mocno. Natomiast to radio miało ogromną siłę oddziaływania na publikę. Zawsze podaję taki przykład, że kiedy w amerykańskim radio
podano audycję, że w danej miejscowości wylądowali kosmici, to okoliczni farmerzy ładowali dubeltówki, żeby jechać na miejsce i z nimi walczyć. Uwierzyli, bo słyszeli to w radio. Czyli te informacje uważali za wiarygodne. Było to słuchowisko po prostu. I to, co trzeba jeszcze powiedzieć, szanowni państwo, to też oczywiście formuła wideo, czyli pierwsze filmy, które były kolejną rewolucją w podejściu do informowania. Pierwsze seanse to gdy ludzie zobaczyli na ekranie pędzący pociąg w ich stronę, porzucili krzesła i uciekli z sali, bo myśleli, że pociąg zaraz ich przejedzie. Było to tak sugestywne dla nich, no bo zobaczyli na ekranie poruszający się pociąg. I oczywiście dzisiaj chodzimy do kina 3D i te bodźce wideo są ciągle, można powiedzieć, w setkach tysięcy bodźców. Zupełnie wygląda to inaczej, ale jest to także wykorzystywane w mediach. W ogóle zawód dziennikarza jest zawodem ciekawym. Mateusz Borek, znany komentator sportowy, współprowadzący kanału sportowego, w jednym z cyklu programów, które puszczają na swojej platformie, powiedział coś takiego. Nazywam się Mateusz Borek, wykonuję najpiękniejszy zawód na świecie, jestem dziennikarzem. I oczywiście zawód dziennikarza, tutaj zgodzę się jak najbardziej, jest piękny, ma wiele walorów, ale jest też bardzo często krytykowany, bardzo często zawodowi dziennikarza przypisuje się wiele złych rzeczy, które dzieją się w kwestiach związanych z opinią publiczną, polityką, sprawami społecznymi, etc., etc. I w zasadzie różne definicje dotyczące dziennikarstwa są już teraz tak przemieszane, że chyba trzeba będzie to wszystko wymyśleć na nowo. No bo spójrzmy w ten sposób. Nazywamy kogoś redaktorem. Redaktor co do zasady jest to osoba, która pracuje na przykład w gazecie nad tekstem i dokonuje jakichś prac redakcyjnych. Ale jeżeli spotykają się osoby w studiu telewizyjnym, to mówią do prowadzącego, który jest prezenterem, panie redaktorze, panie redaktorze, panie redaktorze. Czyli to jest pewna taka, można powiedzieć, tytularnie używane sformułowanie. Ale czy ono jest w zasadzie adekwatne, jeżeli chodzi o definicję? No nie do końca. W ogóle same definicje dziennikarstwa są, jak w wielu zawodach, bardzo płynne, aczkolwiek w porównaniu też do innych zawodów można to bardzo ciekawie definiować. Bo jeżeli weźmiemy sobie prawo prasowe, to tam jest wyraźnie napisane, że dziennikarz jest osobą pracującą na rzecz redakcji. Z czego to wynika? Z bardzo błahej sprawy. Otóż wielu dziennikarzy po prostu nie ma umów o pracę, nie są pracownikami de jure redakcji, tylko pracują na jej rzecz, mając na przykład umowę o dzieło nią składkowaną itd. W związku z tym, gdyby definicja dziennikarza ograniczała się do osoby zatrudnionej w redakcji, to doszlibyśmy do paradoksu, bo bardzo często w redakcji jest na przykład ktoś zatrudniony w sekretariacie czy w recepcji redakcji i on by miał definicję dziennikarza, bo jest zatrudniony w redakcji, a nie miałby ktoś, kto po prostu pisze, oddaje artykuły, ale ma na przykład umowę o dzieło, czyli nie jest formalnie zatrudniony, jest współpracownikiem danej redakcji. Więc tutaj ta definicja jest szersza, być może szersza niż w innych zawodach. Ale dziennikarz i dziennikarz to można powiedzieć, mogą być dwie różne role. Bo mamy dziennikarzy, którzy mówią o sobie per publicysta. I państwo na pewno słyszeli termin publicystyka. Dziennikarstwo, a publicystyka. I to jest właśnie zawsze ten konflikt, zawsze ta dyskusja, na ile mamy do czynienia z funkcją informacyjną, na ile mamy do czynienia z funkcją opiniotwórczą i na ile mamy do czynienia z reportażem, a na przykład z felietonem. Można spokojnie powiedzieć, że felieton to trochę połączenie świata literackiego i właśnie warsztatu dziennikarskiego. Felietonista czy publicysta, on jest oceniany przez pryzmat tego, że prawda nad tekstem, który oddał, można się i zaśmiać, i zapłakać. Najlepiej jednocześnie. Felieton jest pewną krótką formą, gdzie celny dowcip autora, ostre riposty są w cenie. Ale już czy w taki sposób możemy traktować informacje, czyli na przykład reportaż z danego miejsca? No i tutaj wchodzimy w te płynne definicje różnych gatunków, dlatego że zakładamy, że ten charakter informacyjny ma po prostu informować. Coś się wydarzyło. I to nie jest felieton, prawda?
Komentarz to jest już zupełnie inna kwestia. Kolejną funkcją mediów, szanowni państwo, jest funkcja kontrolna, czyli tak naprawdę pozwalająca ocenić postępowanie danej władzy, urzędów, etc. Kolejną funkcją na przykład jest kultura twórcza związana z kulturą, ale także funkcja rekreacyjna związana z rozrywką i edukacyjna związana z właśnie nauczaniem, edukacją. Więc jak państwo widzą, tych funkcji jest wiele. Największy konflikt jest między funkcją informacyjną i właśnie opiniotwórczą. I mamy w tych definicjach dziennikarstwa mamy różne role dziennikarzy i to jest też oczywiście bardzo zależne od wielu kwestii. Bardzo często dziennikarze pełnią i taką funkcję, więc to jest oczywiście bardzo płynne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład artykuł na jakiś temat i konkretnego dziennikarza, no to możemy mówić na przykład o wspomnianym przeze mnie reportażu i samo słowo reporter, tak? Czyli że ktoś się zajmuje reportażem, jest reporterem, no to jest zupełnie inna funkcja niż dziennikarza, który na przykład siedzi przy komputerze, tam dokonuje, sprawdza informacje i pisze artykuły. Reporter jest, można powiedzieć, na pierwszej linii. Ma dotrzeć do świadków danego wydarzenia, do danego wydarzenia, opisać je, przekazać informacje, które zdobywa na miejscu. Tutaj chciałbym się pochylić chwilkę nad, można powiedzieć, kolejną specjalizacją reporterów, czyli reportaż wojenny, bo o nim też warto wspomnieć. Reportaż wojenny, no to oczywiście jest praca reportera, który jedzie na miejsce, gdzie trwa konflikt zbrojny. Notabene, szanowni państwo, reportaż wojenny, wojna. Przypominam tylko, że oficjalnie obecnie na świecie nie toczy się żadna wojna. Tak? Ktoś może zapytać, no to jak to, ludzie giną, a nie ma wojen? No niestety, hipokryzja, w pewnym sensie prawo międzynarodowe, jego ułomność sprawia, że państwa już wojen sobie nie wypowiadają, no bo wojna, no to powiedzmy stan wojny między dwoma państwami. Więc mamy państwa, gdzie oficjalnie wojny tam nie ma, ale trwa tam konflikt zbrojny, ludzie giną. Bardzo często jest to związane z pewną klęską humanitarną, klęską głodu, ubożeniem społeczeństwa, etc., etc. Więc ten reporter wojenny, korespondent wojenny również, jeżeli można w ten sposób to określić, jedzie na miejsce, zbiera informacje, rozmawia ze świadkami wydarzeń, rozmawia z żołnierzami walczącymi na pierwszej linii frontu, opisuje całą sytuację. I kiedyś reporter wojenny, to była, można powiedzieć, tak jak dziennikarz śledczy, elita elity, czyli najwyższy top pracy dziennikarskiej, dlatego że ryzykował własnym życiem, jechał w niebezpieczne miejsca, żeby przekazać daną informację. Ale dziennikarstwo się bardzo zmieniło. Tak jak redakcje nie utrzymują już zespołów dziennikarzy śledczych, bo jest to za drogie, bo taki dziennikarz musi mieć czas, żeby taką pracę wykonać, czasami tygodnie, czasami miesiące, gdy prowadzi jakieś śledztwo. Tak samo reporter wojenny, gdy jest wysyłany, no to trzeba opłacić bilety, bardzo często lotnicze, prawda, ubezpieczenie, co jest niestety rzadkością, ale by wypadało, prawda, za hotel, tłumaczy, kierowców i z tego tytułu redakcje, tnąc koszty i patrząc, prawda, tylko i wyłącznie na banknoty, bardzo często z tych dziennikarzy po prostu zajmujących się reportażem wojennym rezygnują. Więc kto ma robić zdjęcia na miejscu? Kiedyś było tak, że jechał reporter wojenny, robił zdjęcia i można powiedzieć, był to unikat. Były to zdjęcia unikatowe. Dzisiaj 12-letni chłopiec, czy w Iraku, czy w Syrii, czy w Jemenie, czy w innym miejscu, mając chińskiego smartfona w kieszeni, wychodzi na ulicę, kręci dwa filmy, robi 15 zdjęć, ktoś to kupuje za, można powiedzieć, centy wręcz od niego, wrzuca do banku zdjęć, wszystkie redakcje mają wykupioną licencję, kupują od niego w ten sposób. Fotoreportaż wojenny nie istnieje, bo świat się zglobalizował. Każdy z nas w kieszeni ma aparat, prawda, komputer, wszystko to jest w naszym smartfonie. Tak? Kamerę wideo, wszystko to jest w naszym smartfonie. I z tego tytułu po prostu ten reportaż wojenny się zmienił, więc jest to na pewno... I tak była zawsze wąska grupa dziennikarzy, no bo tych dziennikarzy, którzy po prostu chcieli zaryzykować, bo mieli misję taką związaną z pokazaniem tych miejsc, których w mediach być może nie było, ale ta grupa jeszcze bardziej się zawężyła. Na Zachodzie oczywiście wygląda to trochę inaczej niż w państwach, powiedzmy, dawnego bloku wschodniego, czy też w samej Polsce i tak dalej.
Spójrzmy, co dominuje w naszych opiniotwórczych mediach. Dział Świat, a reportaż wojenny dotyczy zwłaszcza działu Świat, no bo oczywiście chyba, że mówimy o reporterach wojennych w państwach, gdzie toczy się konflikt, tak? Czyli wychodzą na ulicę, też były takie przypadki przecież dziennikarzy, nie wiem, na przykład z Aleppo, gdzie wojna przyszła pod ich dom. Ale mówiąc o reporterach wojennych, którzy jeżdżą po świecie, no mówimy o dziale Świat. Jeżeli spojrzymy na polskie gazety, no to dział Świat jest mikrodziałem. To jest jedna strona, półtorej na wydanie gazety, a na przykład lokalna Młódzka Polityczna zajmuje 60-70% nakładu gazety. Więc w tym dziale Świat, który ma no maksymalnie dwie strony, z czego połowa jednej strony to jest reklama, jest bardzo mało miejsca na opisanie tego. I w tym wypadku w pewnym sensie sprofilowało to też pracę reporterów wojennych czy korespondentów wojennych na przykład do tego, żeby pisać książki, żeby te reportaże były w jednym miejscu dostępne konkretnie dla czytelnika. Czytelnik idzie do księgarni, kupuje książkę, bo chce się o tym dowiedzieć. Bardzo często właśnie reporterzy wojenni wydają książki. Natomiast też bardzo rzadko z kolei zdarza się, żeby reporter wojenny zajmował się tylko tym. To jest wielki komfort, zwłaszcza na Zachodzie, tych osób, które są w stanie finansowo, mówiąc nieładnie, z tego wyżyć. To znaczy są w stanie zajmować się tylko tym. I faktycznie są takie przypadki, gdzie duże magazyny zachodnie płacą takim osobom duże pieniądze. Taka osoba jest w stanie na kilka miesięcy pojechać na przykład w dany rejon, gdzie toczy się wojna, pisać dla tego magazynu reportaże i dotrzymywać takie pieniądze, które po pierwsze są w stanie sfinansować całą jego wyprawę, a po drugie są w stanie jeszcze mu odłożyć ładne pieniądze i żyją na dobrej stopie. Ale to jest bardzo nieliczne grono zachodnich reporterów wojennych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że oczywiście najwięcej środków finansowych obecnie mają telewizje, więc reporter, który jednego dnia, powiedzmy, jest w stanie robić reportaż o płonącej fabryce w danej gminie, może być tak, że jest po prostu wysłany, bo coś się dzieje na świecie. Często też reporterami wojennymi zostają ludzie trochę z przypadku, jak sami mówią, to znaczy wysłano ich, żeby zrobili taki materiał i potem oni się już w tym specjalizują, polubili taką pracę z adrenaliną i po prostu to robią. Natomiast trzeba na pewno powiedzieć, że te media się zmieniają i są już na pewno też reporterzy, którzy żyją, tak jak wspominałem też o dziennikarstwie śledczym czy mediach regionalnych, z bezpośredniego kontaktu z internautami. To też jest bardzo wąskie grono, natomiast są oni w stanie, zwłaszcza te reportaże wideo, związane też z miejscami, gdzie toczą się walki, przekazywać po prostu internautom na jakichś platformach wideo i zbierać środki właśnie na swoje dalsze podróże. Aczkolwiek oczywiście to jest zawsze to pytanie, na ile ktoś jest w stanie ocenić, czy takie zarobki są satysfakcjonujące. W większości oczywiście w tym wypadku są to pasjonaci. Zazwyczaj w dziennikarstwie znajdujemy pasjonatów. Oczywiście są też przypadki, że ludzie po prostu są sfokusowani na pewną kwestię swojej kariery. Trudno ich zresztą za to dziwić. I zwłaszcza najbardziej takim obleganym, najbardziej, można powiedzieć, najlepiej finansowanym zawodem w zawodzie dziennikarza jest prezenter telewizyjny. Przy czym trzeba pamiętać, że wtedy już ma on charakter bardzo często nie opiniotwórczy, nawet nie informacyjny, tylko polegający na dobrej wypowiedzi medialnej, bardzo często atrakcyjnym wyglądzie. Oczywiście też jakimś warsztatem dziennikarskim, ale wtedy takie osoby są w stanie w telewizji zarobić duże pieniądze, ale oczywiście także jest to, mówiąc językiem takim potocznym, zabawa dla nielicznych. I teraz nastąpiło bardzo wiele zmian w telewizji, gdzie ci prezenterzy potrafili przechodzić do mediów elektronicznych. I co się okazywało? Że ktoś, kto zarabiał ogromne pieniądze, był na pierwszych stronach gazet, był bardzo popularny, można powiedzieć, był twarzą jakiejś telewizji, gdy z niej odchodził i przechodził do mediów elektronicznych, to nawet miał kilkanaście wyświetleń swojego programu na żywo. Gdzie youtuber, który otwiera pudełko z nowym telefonem,
potrafi mieć tysiące, setki tysięcy takich wyświetleń, czasami na żywo. I pytanie, jak to się stało, prawda, że ktoś z magią nazwiska? No bo jednak jest pewien rozbrat, pewien rozdźwięk między mediami elektronicznymi a mediami telewizyjnymi przy tym, co się obecnie dzieje. I widać, że media telewizyjne muszą już sięgać, zwłaszcza na przykład po youtuberów, których zapraszają do programów śniadaniowych, ponieważ to oni mają wyświetlenia, to oni mają zasięgi. Reklamodawcy zwracają się do nich, żeby reklamowali produkty i już można powiedzieć, telewizja nie ma monopolu, żeby być tym pasem transmisyjnym dla reklam, pasem transmisyjnym numer jeden. Numer jeden, szanowni państwo. Więc ten świat dziennikarski oczywiście cały czas się zmienia, ale jest on oczywiście skorelowany bardzo mocno z po prostu ludzką naturą, czyli opisywaniem świata. Zwłaszcza te media związane z show biznesem, one też, ponieważ są na pierwszych stronach gazet, bardzo często są opisywane, są też bardzo eksploatujące dla osób, które na przykład są bardzo wrażliwe, które no nie mają, jak to się mówi, twardej skóry i wchodzą w to środowisko. Było wiele takich przypadków w polskich mediach, głośnych spraw, prawda, traktowanie innych pracowników, etc., etc. To już państwo doskonale to znają, więc nie będę się nad tym pochylał. Ludzi, którzy byli na samym szczycie i spadli na samo dno, więc też trzeba pamiętać, że przede wszystkim to też zależy od człowieka. Jeżeli ktoś jest oczywiście dobrym człowiekiem, dobrze traktuje inne osoby, no to jak w każdym innym zawodzie będzie osobą ocenioną i w końcu przyjdzie czas na nią, pomimo tego, że czasami te inne osoby, można powiedzieć, bardziej medialne by się wydawało, sukces, szanowni państwo, odnieśli, czy mają. Więc na pewno takim wyzwaniem XXI wieku w ogóle dla dziennikarstwa jest rozwój internetu. Najpierw wydawało się, że rozwój tekstu pisanego w internecie, czyli komentarzy, ale teraz widzimy, że tak naprawdę kontentu wideo, więc to w tym wypadku telewizja będzie miała, można powiedzieć, spore wyzwanie. Jeszcze na zakończenie chciałbym dodać, że przed mediami tak naprawdę wyzwania i przed naukowcami, którzy będą tworzyli kolejne definicje dotyczące mediów, także wyzwania. Wspominaliśmy o dziennikarstwie obywatelskim, wspominaliśmy o tej rewolucji internetowej. One bardzo media zmieniły, chociaż tak jak już wspominałem, no, praca dziennikarza pod względem tej ludzkiej natury się nie zmieniła. No, można powiedzieć, chcemy opisywać świat, informować o nim. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć chwilkę o tym opiniotwórczym charakterze mediów, bo to też jest bardzo istotne. Oczywiście jest pewien przesyt opinii, przesyt komentarza i to jest fakt. Ale to też jest bardzo potrzebne. To znaczy są liderzy opinii publicznej, ludzie, których cenimy, z którymi opiniami chcemy się zapoznać na dany temat i na przykład, ponieważ cenimy tą osobę, podzielamy taką opinię. To jest bardzo często taki efekt. I teraz przed widzami, przed opinią publiczną, która media śledzi, jest bardzo ważne, żeby traktowali faktycznie tych ekspertów jako ekspertów i autorytety jako autorytety. Bo bardzo często spotykamy się z tym, że ktoś jest znany dlatego, że jest znany, na przykład dana celebrytka, wypowiada się na każdy temat i to traktujemy jako coś opiniotwórczego. No bardzo często jest to ze szkodą dla opinii publicznej, no bo są to jakieś trywialne opinie, w ogóle niezwiązane na przykład z rzeczywistością, bardzo często dziwne opinie, bardzo często dziwne opinie. Więc bardzo ważne jest to, żeby też mieć świadomość, że czytelnik i widz mediów też jest w stanie oddziaływać na to, co czyta i na to, co ogląda. I im bardziej ten czytelnik czy widz będzie sprofilowany na to, żeby otrzymywać wartościowe treści, tym będzie większe zapotrzebowanie w tych mediach, żeby takie wartościowe treści publikować. Więc to jest pewna harmonia, pewna synergia. Więc na pewno każdy dziennikarz, który zajmuje się dziennikarstwem na poważnie, życzy sobie, żeby to szło w dobrą stronę. Niestety widzimy raczej trendy odwrotne, ale też mam wrażenie, że w pewnym momencie dojdziemy do takiej granicy, za którą po prostu już będzie to odbicie, że ludzie będą mieli po prostu przesyt tego, można powiedzieć, show biznesu, celebrytek i wróci prawdziwe dobre dziennikarstwo, czego sobie i państwu życzę, żeby tak się stało i dziękuję za uwagę.